Ja 2 miesiące temu pokazałem taki filmik, jak za naprawdę niewielkie pieniądze można sobie zmontować rodzinkę pszczelą. Nazwałem to nawet zaczynem pszczelim. No nie ma co ukrywać, wyglądało to na tamten moment mocno, ale to mocno, żeby nie powiedzieć przeraźliwie słabo. Bo co to było? 2 rameczki wielkopolskie, na jednej trochę zapasu, na drugiej trochę czerwiu, trochę pszczół. Ale zobaczymy. Od tamtej pory pszczoły były sukcesywnie podkarmiane, bez wielkiej apteki, syropem 1-2, 1-3. U mnie syropu już pobierać specjalnie nie będą, bo zaczęła się nawodź. Poszerzane tylko i wyłącznie węzą, bo ja suszu wielkopolskiego po prostu nie mam. Jak widać, komplet ramek. Nie wynika to z faktu, że ten komplet jest tu potrzebny, tylko po prostu służy mi również za podręczny magazyn ramek z węzą, gdyby była potrzeba. Nie zawsze wszystko ma się na samochodzie. Ramka 9, dobrze mówię? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Coś tam pracują, coś tam robią, jakieś tam zainteresowanie jest. Mówi się, że człowiek uczy się na błędach. Ja jestem chyba wyjątkowo głupi, bo się na swoich błędach nie nauczyłem. Znowu nie zabezpieczyłem się w porządnej jakości węzę, tylko taką z pszczelarskiego dyskontu i skutki również były opłakane. No chyba widać, co tu jest. Czerw. Czerw. Larwy jajeczka. Ten żółty charakterystyczny zasklep. To już jest nawódź. Tak jak powiedziałem, tu nic nie było ani wzmacniane od tamtej pory. Jak ktoś ma ochotę zobaczyć, jak to wyglądało na początku, ten zaczyn, bym powiedział, mocno dziadowski, to odsyłam do poprzedniego filmiku. Czerw. Czerw. A mamy który? 2 czy tam 3 sierpnia? Zatem ten czerw to jest w sumie w dużym procencie już pszczoła zimowa. Czerw. Czerw. 3 ramka. Czerw. Czerw. Ramki, jak widać, nie są bardzo dobrze do końca odrobione. Może pszczoły jeszcze to nadrobią. Ten zaczyn pszczeli, w cudzysłowie, oszacowałem na 70 zł. Czyli ta rodzina kosztowałaby mnie 70 zł, gdybym zaczynał. Młodziutkie larwy, pełna rameczka. Pewnie nie złapię. Młodziutkie larwy, jajeczka. Pięknie. To będzie chyba poprzednio tutaj wepchnięta na siłę trochę ramka z węzą. Odrobiona. Może nie w 100% jeszcze, ale już jest zasiana jajeczkami. Brawo, matka. Brawo. I to były 2 rameczki, od których zaczynałem. Obiektywnie muszę przyznać, że zaczyn był mocno cienki, żeby nie powiedzieć dziadowski,
pierzga, resztki czerwiu, larwy. Pierzga, pięknie, piękna pierzga. I ostatnia rameczka. Nawet matka tu paraduje. Też czerw. Jakiś obłęd. Matka z własnego wychowu. Alpejka. Czyli zaraz, moment, bo się pogubiłem. Czerw, sporo. Tutaj mniej, bo po jednej stronie była pierzga. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Siedem ramek grubo zaczerwionych. Na ósmej również sporo czerwiu. Zatem tak można powiedzieć, wygląda rodzinka pszczela za 70 zł po 2 miesiącach od jej utworzenia. Powiem szczerze, sam jestem pozytywnie zaskoczony. Myślę, że wstydu nie ma. Uczciwa cena za odkład pszczeli, taki już powiedzmy do odbioru w drugiej połowie czerwca, czy w połowie czerwca, tak jak tutaj na lokalnych warunkach Mazowsza, to jest jakieś 300 parę złotych. To coś na początku powiedziałem, że kosztuje 70, czyli za cenę jednego odkładu możemy sobie zmontować 5 tego typu rodzinek. Czysty pragmatyzm. To tyle, cześć.